Lewica, witam Państwa i zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest Sebastian Kaleta z Komisji Weryfikacyjnej zajmującej się reprywatyzacją. Proszę Pana, dosłownie kilka minut temu zakończyło się to przesłuchanie dzisiejsze trwające od godziny 10 rano cały dzień. Dziękuję, że Pan dotarł po takim wyczerpującym dniu pracy do nas na rozmowę do studia. Proszę Pana. Dzień długi i no, wielu świadków i wiele ciekawych informacji. No rzeczywiście, jestem Państwa prosto z rozprawy komisji. Mieliśmy dzisiaj bardzo dużo pracy, ale też to pokazuje nasze nastawienie, że chcemy dynamicznie, efektywnie wyjaśniać dziką reprywatyzację, ponieważ te lata zaniedbań wyrządziły wielkie szkody w Warszawie. My musimy, zostało nam powierzone zadanie, by to wyjaśnić. I od rana przesłuchaliśmy trójkę świadków. Była rozprawa odwoławcza w sprawie Chmielnej 70. W międzyczasie wyrok NSA w ważnej sprawie, która została wywołana przez prezydent miasta stołecznego Warszawy, Hannę Gronkiewicz-Walc, ale też budziła pewne zainteresowanie i pewne to rozstrzygnięcie miało wpływ na pracę komisji. Panie ministrze, rozpocznijmy może nie od początku dnia, ale od tej najważniejszej informacji dnia dzisiejszego wydarzenia, mianowicie czy pan poczuł ulgę po tym dzisiejszym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie sporu kompetencyjnego, tego wniosku, który złożyła do NSA prezydent Hanna Gronkiewicz-Walc? Mimo iż od początku wiedziałem, że pełna racja prawna stoi po stronie komisji, ponieważ ustawa wprost rozstrzyga, że nasze postępowania po prostu wstrzymują działania miasta. Z drugiej strony, tak patrząc, o co chodzi w tym sporze kompetencyjnym, bo być może to jest skomplikowane, żeby nasi widzowie mogli zrozumieć. Polega to na tym, że kiedy komisja rozpoczęła swoje wyjaśnienie konkretnych adresów, to prezydent miasta powiedziała, że przecież ona może to wyjaśnić, bo jej przepisy prawa pozwalają, żeby ona wyjaśniała decyzje swoich urzędników w trybie autokontroli. No i zrodził się spór, kto powinien tak naprawdę wyjaśniać wątpliwą reprywatyzację. Znaczy spór w mniemaniu pani prezydent, tylko że ustawodawca przewidział tego rodzaju okoliczność i wskazał, że kiedy komisja działa, to inne postępowania sądowe, administracyjne się zawieszają i to komisja rozstrzyga, weryfikuje zgodnie z tą, taką przyjętą nazwą komisji te decyzje ratusza, a jednocześnie, no tak powiedzmy sobie wprost, no, dlatego komisja weryfikacyjna została powołana, bo Hanna Gronkiewicz-Walc sobie z zadaniem wyjaśnienia pracy swoich urzędników po prostu nie poradziła. No i sąd dzisiaj był bardzo jednoznaczny, Sąd Najwyższy w tej sprawie. Naczelny Sąd Administracyjny ten wniosek Hanny Gronkiewicz-Walc oddalił, podzielił argumenty komisji w zakresie tego, jakie komisja ma kompetencje i niepewność oczywiście istniała, ponieważ oceniał to sąd. Nie wiedzieliśmy, jak Naczelny Sąd Administracyjny do tego podejdzie. Wiemy doskonale, że są różne opinie na temat nastawienia sądów, ale w tym wypadku uważam, że sąd zachował się bardzo odpowiedzialnie i z korzyścią dla Warszawy, ponieważ dzięki temu, że sąd wydał takie rozstrzygnięcie, komisja będzie mogła dalej spokojnie pracować. Ale także z tego wyroku wydaje się być zadowolona Hanna Gronkiewicz-Walc, która mówi, że postanowienie NSA może nie jest w pełni satysfakcjonujące, ale jest zadowalające. Sąd przyjął nasz argument, że jesteśmy organem, a nie stroną postępowań. Co Pana zdaniem oznaczają te słowa Hanny Gronkiewicz-Walc, że jest organem, a nie jest stroną? To jest podstawa taka, że przede wszystkim spór nie dotyczył tego, czy Hanna Gronkiewicz-Walc jest stroną w naszych postępowaniach, tylko kto ma rozstrzygać sprawy reprywatyzacyjne. I panie redaktorze, jeśli o coś się wnioskuje, a ktoś, kto decyduje o tym wniosku, ten wniosek oddala, no ciężko powiedzieć, że się odniosło zwycięstwo. Odnieśli zwycięstwo ci, którzy mówili, że wnioskują o oddalenie wniosku. I w związku z tym, że mieliśmy inne zdania na ten temat niż pani prezydent i nasze argumenty zostały podzielone, no to jak byliśmy w sporze, a my czujemy się, że jest na naszą korzyść, to oczywiście pani prezydent stosuje pewną zasłonę dymną. NSA nie odniósł się do tych innych kwestii proceduralnych, które prezydent miasta podnosi w swoich różnego rodzaju pismach. I rzeczywiście w swoim postępowaniu prezydent jest organem, ale w postępowaniu komisji, które jest odrębne od innych postępowań, może komisja ustalić jej charakter, status jako strony. Zresztą to jest bardzo dziwne, że miasto mówi, że nie chce być stroną w naszych postępowaniach, bo no właśnie. Posiadanie tego przymiotu pozwala aktywnie walczyć o majątek miejski, a miasto mówi, nie jesteśmy stroną, nie chcemy być w tym postępowaniu, to tak jakby poddawało się walkowerem
i nie chciało walczyć o mienie, które w przeszłości urzędnicy Hanny Gronkiewicz-Waltz mogli bezprawnie wydać. Ale z drugiej strony by miasto musiało się przyznać do rozlicznych błędów, które popełniło w czasie tego procederu wyłudzania kamienic, no bo to tak należy nazwać, a nie żadną reprywatyzacją, bo to zupełnie jest wiele jest absurdalnych zdarzeń, no bo zauważmy, że przecież, żeby ten spór kompetencyjnie wywołać, prezydent po każdym kroku komisji robi to samo. Czyli jak my wszczynamy sprawę, załóżmy, Poznańskiej 14, to prezydent, słysząc, że komisja coś robi, to ona też wyznawia. No to krótko mówiąc, że sama widzi wątpliwości co do tej wcześniejszej decyzji. Więc te sprzeczności w stanowisku Hanny Gronkiewicz-Waltz tylko pokazują, że ona już nie zajmuje się losem Warszawy, dbaniem o majątek miejski, tylko i wyłącznie swoją osobistą sprawą. Jej osobistą sprawą jest koniecznie niestawiennictwo przed komisją, żeby nie musieć zeznawać przed komisją, i wszystkie działania, które ona zleca swoim podwładnym, służą temu, by zrobić wszystko, by nie musiała się przed komisją stawiać. No i dzisiaj też na briefingu pytana, czy po tym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego stawi się, powiedziała, że nie planuje. No i dzisiaj właśnie na tym posiedzeniu, które się przed chwilą skończyło, państwo zdecydowali o kolejnej karze dla Hanny Gronkiewicz-Waltz, i to jest kara zupełnie inna niż te dotychczasowe. No tutaj ze smutkiem niestety, ale muszę przyznać, że komisja musiała skorzystać z narzędzia, które ustawa przewiduje, czyli w sytuacji, kiedy ktoś nie stawia się na wezwanie komisji, a w przypadku pani prezydent mamy tak naprawdę do czynienia z uporczywym niestawiennictwem w kolejnych rozprawach. Komisja ma prawo nakładać grzywny. Dzisiaj od rana rozpatrywaliśmy, to był bardzo pracowity dzień, bo rozpatrywaliśmy trzy sprawy nowe i sprawę odwoławczą Chmielnej 70. Mhm. I w nowych sprawach, każda ze spraw, rygor grzywny za niestawiennictwo to jest do 3000 zł, a w sprawie Chmielnej, jako drugim terminie, ustawa przewiduje do 10 tysięcy złotych. I komisja nie miała innego wyboru niż te grzywny orzec w maksymalnej wysokości 19 tysięcy złotych łącznie, z tego powodu, że wysoce demoralizujące dla wszystkich obywateli, dla wszystkich mieszkańców Warszawy jest publiczna postawa, widziana przez wszystkich, postawa Hanny Gronkiewicz-Waltz, która lekceważy prawo. Wyobraźmy sobie sytuację, że ktokolwiek z nas zostanie wezwany do jakiegokolwiek organu, na przykład, nie wiem, prezydent miasta czy wójt gminy poweźmie wątpliwość starosta co do prawa jazdy i wezwie, żeby przyjść, i ukaże grzywną, ktoś powie, że nie będę przychodził, bo nie podoba mi się ten starosta. I no, wszyscy doskonale wiemy, jak to się by skończyło. Nie skończyłoby się nie skończyłoby się bez konsekwencji dla osoby, która takiego wezwania nie podjęła. I właśnie postawa Hanny Gronkiewicz-Waltz jest wysoce niebezpieczna dla przestrzegania w ogóle prawa przez obywateli. Dlatego byliśmy zmuszeni te grzywny na nią nałożyć. 19 tysięcy złotych. Dzisiaj, tak, no, z punktu widzenia przeciętnego obywatela, gigantyczna kwota. Dla mnie też bardzo kwota niewyobrażalna, bo tak jednego dnia 19 tysięcy znika. Ale pani prezydent się z tym liczyła. Jak widać, dolegliwość kary grzywny w takiej wysokości nie motywuje ją do stawienia się przed komisją. A co istotne, nawet dzisiaj podczas tej rozprawy, kiedy rozmawialiśmy o tych grzywnach, pełnomocnicy miasta i poseł Robert Kropiwnicki, członek komisji z PO, mówił, że ta grzywna ma charakter przymuszający, a nie karny. Że to nie jest kara, tylko ma to być przymuszenie. No jakoś nam się nie udało przymusić dotychczasowymi karami pani prezydent, bo było to 18 tysięcy, teraz łącznie 37 tysięcy. No i ja, jeśli ma to być skuteczny środek przymuszający, to rozumiem, że pani prezydent za 2 tygodnie na kolejną rozprawę się stawi. To ile państwo jeszcze przewidują rozpraw? Do końca tego roku będzie co najmniej kilka rozpraw. Jeśli Hanna Gronkiewicz-Waltz stawi się przed komisją, złoży wyczerpujące zeznania w ciągu jednego przesłuchania, nie jest konieczne, żeby zawsze komisja ją wtedy wyzywała w przyszłości, tak? Ale dopóki to się nie stanie, taki obowiązek przed nami stoi. Załóżmy, tych rozpraw w komisji weryfikacyjnej, ona planowana jest na 2 lata, tak, działalności będzie 100. No myślę, że to jest taka liczba, postępowań może być znacznie powyżej 100 tysięcy złotych będzie chyba, tak? No to jest, panie redaktorze, no zawsze kalkulacja pani prezydent. Wydaje mi się, że dla przeważającej większości naszego społeczeństwa tego rodzaju kalkulacja nie wchodziłaby w grę, bo po pierwsze większość z nas ma poczucie tego, że w Polsce obowiązuje prawo, a z drugiej strony
jeśli nie ma się czegoś do ukrycia, to nie ryzykuje się tego, żeby płacić bez sensu pieniądze ze swojej kieszeni. Panie ministrze, jest komisja, pracuje rzeczywiście, gdzie były kolejne nieruchomości poddawane wyjaśnieniom. Dzisiaj zeznawał ważny świadek, mianowicie były zastępca prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Walc, Jarosław Jóźwiak, który odpowiadał, nadzorował biuro gospodarki nieruchomościami. Czy pana coś zaskoczyło w te zeznania w ogóle? Czy generalnie nie zaskoczyła mi postawa świadka. Spodziewałem się, że świadek będzie robił wszystko, by nie odpowiadać na konkretne pytania, więc, że tak powiem, jego przesłuchanie nie było najłatwiejszą czynnością, ale udało się wiele ciekawych informacji z niego wyciągnąć. Przede wszystkim pierwsza kluczowa informacja, taka ogólna o reprywatyzacji, bo wiele mówiło się o Noakowskiego 16, o tym, czy pani prezydent wiedziała o Noakowskiego 16, tak, czy też nie. Pan Jóźwiak był uznawany za prawą rękę pani prezydent przez cały okres jej prezydentury i okazuje się, że przyznał pod rygorem odpowiedzialności karnej, że tak, przeglądał akta Noakowskiego 16, tak, prosił o te dokumenty dla siebie. Nie chciał powiedzieć, że nie pamięta, czy tam to miał związek z panią prezydent, twierdził, że to było na potrzeby komunikatów prasowych, ale przyznał to, że te dokumenty przeglądał, więc z tymi dokumentami się, można powiedzieć, prawa ręka pani prezydent Bart przez wiele lat interesowała. Druga kluczowa sprawa to były zaniedbania w BGN-ie. Na początku świadek twierdził, że no w sumie on robił wszystko, żeby ten nadzór sprawować prawidłowo, że na każdą nieprawidłowość by reagował, jeśli by do niego doszła, i oceniał konkretne hipotetyczne znaczenia. Okazało się, że wykazałem świadkowi Jóźwiakowi, że w tej rozprawie, którą dzisiaj zajmowaliśmy, bo znamy tu sprawę kuratorów na 130-latka, reprywatyzacja na 130-latka. Tak. W tej sprawie wprawdzie znaleźli się spadkobiercy, to żeby była jasność, bo to mówimy o osobach, które naprawdę były spadkobiercami przedwojennych właścicieli. Nie ma dzisiaj mowy o żadnych handlarzach roszczeń, tylko osobach, które naprawdę są potomkami tych osób, które były właścicielami nieruchomości. Natomiast miasto nie mogło znaleźć części spadkobierców, więc wpadło na pomysł, ten, który znam, a miasto się w ubiegłym tygodniu z niego jakby nie chciało do niego przyznać, że miasto zawnioskowało o kuratora dla osoby, która nie żyła od lat 50., dla dwóch osób, które miałoby 130 lat. Na szczęście znalazł się spadkobierca, a powiem więcej, miasto wnioskowało w ten sposób, że sąd nie przyznał tego kuratora na początku, ale miasto się konsekwentnie odwoływało, aż sąd ustanowił kuratora na 130-letnią osobę. Nie, to jest szokujące. Jest to szokujące i świadek Jóźwiak stwierdził, że jak on jakby coś, hipotetycznie na taką sprawę, gdyby mu się przydarzyła, ją nadzorował, to w sposób kategoryczny by ocenił nadzór i to, czy należałoby takie czynności wykonać, tylko że to zdarzenie miało miejsce, kiedy bezpośredni nadzór nad BGN-em nie sprawował pan Jóźwiak, ale jego przełożona Hanna Gronkiewicz-Walc, bo był taki okres między 11 a 14 rokiem, kiedy nie było wiceprezydenta, który by się tym zajmował, robiła to bezpośrednio. No i niestety takim swoim stwierdzeniem, można powiedzieć, wsypał swoją przełożoną, że w sposób niedostateczny wykonywała nadzór nad tym biurem. Ale też dzisiaj świadkowie mówili, że oczywiście były błędy, przyznawali się do tego świadkowie, ale też jakby mówiono o tym, że była presja ze strony władz na to, żeby reprywatyzować 240 minimum rocznie. Tak? Rzeczywiście bardzo szokujące te zeznania. Cieszę się, że tutaj pan redaktor je wyłapał, bo jeden ze świadków, pan Pątkowski, pytany o ten, można powiedzieć, te wcześniejsze zeznania sprzed kilku miesięcy, o to, jaki był wyznaczony limit spraw, powiedział wprost, że po prostu, można powiedzieć tak kolokwialnie, narzucono kierat pracownikom BGN-u, mieli reprywatyzować, wydawać, co też bardzo ciekawe, że odniesiono liczbę wydawanych decyzji reprywatyzacyjnych oczekiwań do decyzji, które były wydawane za czasów prezydentury pana Święcickiego, obecnego posła Platformy Obywatelskiej, za którego czasów rozpoczęła się reprywatyzacja i była, prężnie się rozwijała, za czasów pana Piskorskiego, do czasów, kiedy są Lech Kaczyński prezydentem, kiedy reprywatyzacje w Warszawie spadły, bo były bardziej wnikliwie badane. I oczekiwania na początku rządów Hanny Gronkiewicz-Walc było, żeby wrócić do poziomu z czasów rządów Marcina Święcickiego Warszawą. I to też jest kluczowe, bo wydaje się, że decyzji można 240 wydać, ale odmowne albo zwrotowe. I pełnomocnik miasta zadał takie pytanie świadkowi. Świadek odpowiedział, że to nie chodziło o różnego rodzaju decyzje, to chodziło o zwroty. Chodziło o konkretnie, że tyle zwrotów ma być załatwionych. A miasto to nazywało bardzo tak delikatnie
regulowaniem statusu prawnego nieruchomości. A czym pan to tłumaczy, panie ministrze? Czy to jest zmotywowane tym, że jakby Warszawa chciała pozbyć się tej substancji mieszkaniowej, którą zarządzała, koszty napraw i tak dalej? Czy to było spowodowane tym, że jednak rzeczywiście chciano dojść do sprawiedliwości i oddać nieruchomości, działki byłym właścicielom? Czy zupełnie o co innego w tym wszystkim chodziło? W gruncie rzeczy w większości spraw, które badaliśmy, można odnieść wrażenie, że urzędnicy ratusza, w tych decyzjach wskazujemy to zresztą, sposób działali, no ciężko, nie chcę przypisywać winy ani umyślności, bo to będzie z pewnością podlegało ocenie prokuratury. Natomiast nie da się ukryć, że błędów popełniono bardzo wiele. Czy wynikały z pośpiechu, czy wynikało właśnie z potrzeby wyrobienia tego limitu, o którym mówili świadkowie, to właśnie jest pytanie do Hanny Gronkiewicz-Waltz, jedno z wielu, które mamy. Czy też po prostu z braku kompetencji. I wydaje mi się, że w niektórych przypadkach, które kwestionuje dzisiaj prokuratura, bo część urzędników usłyszała zarzuty, no prokuratura zarzuca urzędnikom, byłym urzędnikom ratusza, że działali wspólnie w porozumieniu z handlarzami roszczeń. Więc tutaj wątpliwości są, natomiast na obecnym etapie prac komisji my się zajmujemy błędnymi decyzjami, a wyciągnięciem wniosków co do odpowiedzialności, ewentualnie przypisania winy i innych znamion przestępstwa należy już do prokuratury, która zresztą bardzo dobrze z komisją współpracuje i wymieniamy się ważnymi informacjami, by ta afera była szybciej wyjaśniona. Panie ministrze, ile teraz jeszcze adresów pozostało do wyjaśnienia? Bo tych adresów naprawdę w Warszawie jest bardzo dużo i wiele osób zastanawia się nad tym, czy komisja ma na tyle moce przerobowe, no bo to jednak są wnikliwe analizy dokumentów odnośnie każdej nieruchomości, bo to się okazuje, że państwo niekiedy musicie szukać spadkobierców w różnych rejestrach, w różnych urzędach, w różnych archiwach i tak dalej. I pytam o tę moc przerobową i o to realnie, kiedy w Warszawie może być taka sytuacja, że wszystkie kamienice, które zostały przekazane, wydane, będą przeanalizowane i ta sprawiedliwość w jakiś tam sposób będzie dopełniona? My skupiamy się na tym pierwszym etapie prac komisji przez pierwsze kilka miesięcy. Teraz zwrócę uwagę, że działamy dopiero kilka miesięcy. Nasz dorobek już naprawdę jest bardzo duży. Wyjaśniliśmy przez 3 miesiące więcej okoliczności reprywatyzacji niż w ogóle przez lata, kiedy była ona przedmiotem dyskusji publicznej, ale organy państwa ścigania dziwnym trafem zarządów PO-PSL się tym nie interesowały. Przywróciliśmy sprawiedliwość w kilku miejscach, gdzie lokatorzy byli nękani przez nowych właścicieli i skupiamy się na tym, żeby, można powiedzieć, opracować metody, które były niezgodne z prawem, a którymi wyłudzano nieruchomości. Czyli tam, gdzie konkretna metoda, na przykład na kuratora w ocenie komisji jest niezgodna z prawem, to my na podstawie konkretnego jednego postępowania możemy sprawdzić, czy takich postępowań było więcej. I per analogiam można powiedzieć badać również te sprawy, co próbujemy czynić, więc myślę, że przyspieszymy swoje prace, mimo że pracujemy bardzo szybko, to też muszę powiedzieć, bo no, ten stos dokumentów, te dziesiątki tysięcy stron, które przeanalizowaliśmy, naprawdę już zostało zrobione, ale no, badamy konkretne modele. Na podstawie modeli będziemy gromadzić, konkretnie kategoryzować sprawy, potem te sprawy będziemy sprawnie rozstrzygać i tych liczba ciężko mi określić obecnie, ponieważ no, sprawę po sprawie trzeba zgłoszoną przynajmniej, do której jakieś zgłoszenia są, że są wątpliwości sprawdzić, a obecnie takich zgłoszeń co do wątpliwości do komisji wpłynęło około 200, więc spodziewam się, że liczba spraw może być tak delikatnie wyższa. Państwa komisja zajmuje się tylko nieruchomościami w Warszawie, natomiast wczoraj pojawiła się informacja, że będzie specjalny zespół prokuratorów, który będzie zajmował się nieruchomościami, procederem nielegalnego przejmowania nieruchomości w Krakowie, ale też tam od samorządowców płyną informacje, nam też jest potrzebna komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji w Krakowie. Czy państwo też przejmą sprawy krakowskie, czy należy powołać oddzielną ustawą komisję dotyczącą Krakowa? Znaczy mi się wbiły w pamięć słowa premiera Jarosława Kaczyńskiego z konferencji prasowej, której przedstawiał koncepcję powołania komisji weryfikacyjnej dla Warszawy, czyli jesienią 2016 roku. I padło już to pytanie podczas tej konferencji, podczas tej pierwszej zapowiedzi, co z innymi miastami. Pan premier stwierdził, że jeśli nasza komisja weryfikacyjna warszawska, w której mam zaszczyt zasiadać, wypełni swoją rolę, będzie wyjaśniała reprywatyzację w sposób skuteczny, do rozważenia bardzo potencjalnym scenariuszu może zajść potrzeba rozszerzenia o inne miasta,
A to, co usłyszeliśmy wczoraj o Krakowie, naprawdę jest bardzo niepokojące. Prokuratura musi podjąć na nowo wiele śledztw umorzonych i sprawdzić te metody reprywatyzacji w Krakowie. Natomiast musimy pamiętać o jednym. W Krakowie częściej niż w Warszawie, bo w Warszawie mieliśmy tylko decyzje administracyjne. W Krakowie często ta regulacja ksiąg wieczystych była domeną czysto sądową. I tutaj udział sądów, bo w aferze warszawskiej jest bardzo duży, to w Krakowie może być jeszcze większy, co skutkowałoby, że taka komisja nie mogłaby siłą rzeczy działać, ponieważ nie może zabierać kompetencji sądom. Tak, i tam niektóre decyzje sądów ale prokuratura, były naprawdę skandaliczne. Owszem, tak. Prokuratura owszem, jak i sądy w ramach autokontroli. Panie ministrze, na koniec, bo już właściwie czas minął naszego programu, jeszcze chciałem zapytać, dobrze, już dzisiaj była jedna sprawa odwoławcza w komisji, decyzja będzie za kilka dni. No, to znaczy, że należy spodziewać się, że strony, osoby, które kupiły te nieruchomości, przyjęły i tak dalej, będą się odwoływać, będą walczyć o te milionowe nieruchomości warte miliony albo nawet dziesiątki milionów złotych, więc ten bój jeszcze przed wami chyba... Boje w sprawie bronienia naszej decyzji oczywiście będą. No chyba nikt rozsądny nie spodziewał się, że nasze decyzje nie będą, te osoby, które korzystały z tych decyzji, nie będą chciały ich kwestionować, ale powiem coś innego. Przez miesiące zarzucano komisji, że to będzie taki bolszewicki sąd, Trybunał Ludowy, bo nie będzie odwołania do sądu. No, gdzie są teraz ci wszyscy krytycy, którzy mówią, że nie będzie odwołania do sądu? Teraz nas krytykują za coś innego, że my wprowadzamy chaos prawny, bo są odwołania do sądu, więc tutaj niestety, ale z absurdami ścieramy się na co dzień. No tak, stare przysłowie mówi, jak ktoś chce uderzyć, kij zawsze znajdzie. Panie ministrze, bardzo dziękuję za tę rozmowę, za przyjęcie zaproszenia do naszego studia. Dziękuję bardzo. Naszym gościem w tym wydaniu Polskiego Punktu Widzenia był Sebastian Kaleta, zasiadający w komisji weryfikacyjnej zajmującej się reprywatyzacją w Warszawie. Szanowni Państwo, Polski Punkt Widzenia już jutro o godzinie 21:40 rozpoczynamy nasz program. Teraz życzę wszystkim dobrej, spokojnej nocy. Dobranoc. Z Panem Bogiem.